ta walka teraz Trumpa, który możemy się spodziewać, będzie jechał z toru pierwszego. Jarek Hampel wybierze pewnie pole drugie. Będzie bardziej ostra niż między Januszem Kołodziejem i Jarkiem Hampelem. Janusz teraz ma troszkę gorszą sytuację. Będzie jechał pewnie z pola zewnętrznego i będzie, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby zdecydowanie wygrał start czy z Krampem, i z Krampem, i z Jarkiem Hampelem. Będzie po prostu musiał wykorzystywać tą walkę między nimi. I na pierwszym łuku, jak jeszcze w początkowej fazie zawodów, można było próbować wyprzedzać zawodników, tak jak Emil doskonale to zrobił po zewnętrznej części toru, tak teraz zupełnie nie. Mamy równanie toru i widzieliśmy, co było przed półfinałami, kiedy wyrównano tor. Jarek Hampel wygrał start z Januszem Kołodziejem. Wydawało się, że jest pierwszy, ale pojechał środkiem toru i Janusz, jadąc bardzo blisko wewnętrznej części toru, wyprzedził go, więc teraz wszyscy będą próbować na tym pierwszym łuku pchać się jak najbliżej trawy, a na drugim gdzieś tam rozpędzać się daleko prosto i przecinać w małą swoją linię toru jazdy, tak jak Emil to pokazywał, Janusz Kołodziej i kilku innych. Żeby dodać troszkę wiary, bo tak umiarkowanie optymistycznie to brzmi z twoich ust, żeby dodać trochę wiary, spójrzmy raz jeszcze, jak pięknie zwyciężali parowo ten pierwszy półfinał. Proszę cię, analizę. Na pewno Janusz był tutaj w lepszej sytuacji. Konsekwentnie trzymał wewnętrzną część toru, choć nie musiał. Nie powiem, że puścił Jarka Hampela, ale zupełnie mu nie utrudniał tego, ażeby jechali obok siebie, więc Jarek pewnie jest tego świadomy, Janusz też. Oby tak w finale, tylko nie wiem, kto kogo będzie chciał tutaj holować i ewentualnie lekko zostawiać bramę, bo już teraz... No i strach pomyśleć, co się teraz... będzie działo w tej drugiej parze, bo tam może być wojna w takim razie. No, myślę, że finał jaki by nie był, nie myślę, że to dla nas nie ma znaczenia. Jest fantastycznie dwóch naszych fantastycznych chłopaków, jest w finale, tego się bardzo cieszymy. Myślę, czy Janusz będzie pierwszy, czy Jarek pierwszy, to nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby któryś z nich jednak dzisiaj stał na najwyższym stopniu podium i z tego będziemy bardzo, bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Myślę, że jak już tak sobie o tym rozmawiamy, no mimo wszystko z całą sympatią dla Janusza, bo bardzo lubię tego chłopaka, no jednak w perspektywie dalszych startów, no Jarkowi zawsze ten kilka punktów przyda się zdecydowanie bardziej. Janusz dzisiaj zrobił znakomitą robotę, pokazał się z fantastycznej strony, doskonale przygotowany. No myślę, że on tutaj zrobił już dzisiaj 100%, co miał do zrobienia. Ja też myślę, że może to przypieczętować. Aczkolwiek możemy sobie tylko wyobrazić, co spowoduje ewentualna wygrana Janusza Kołodzieja w dniu dzisiejszym. Już możemy powoli rozważać takie ewentualności, bo owszem, punktów mu to żadnych nie przysporzy. Do niczego tak w klasyfikacji Grand Prix mu się to nie przyda, ale to idzie w świat. To władze światowego żużla obserwują. I na pewno to ma wielkie znaczenie. Jarek Hampel, pole drugie. Tak, Jarek Hampel wykonał już swój ruch, wybrał pole drugie w niebieskim kasku. Jason Kramp, czerwony kask, pierwsze pole. Emil Sajfudinow miał jeszcze nadzieję, że czerwone jest wolne, ale pole jest zajęte, ale dowiedziałem się, że dziewczyna jest wolna. Wybrał więc żółty kask i czwarte pole. Janusz Kołodziej został. Zostało mu się tylko pole trzecie i biały kask. Ale z uśmiechem przyjął to, co zostało i czekamy na ostateczną batalię. Dziękuję.